Okej, okay, to próbujemy. Może uda się przeżyć te problemy techniczne. Kiedy ostatni raz zostawiliśmy naszych bohaterów, byli oni w trakcie, czy też pod koniec akcji ratunkowej, odbijania komandosów perymetru z rąk Żelaznego Legionu, a przede wszystkim kultystów na planecie Trinita Shali. I ogólnie cała operacja przechodziła wyjątkowo dobrze, dzięki dobremu planowaniu, sprzętowi, który posiadacie, wsparciu logistycznemu od AI, dobrych pomysłów oraz rzutów na execution ataki. Niemniej nastąpiły pewne małe komplikacje. Tutaj, tak jak trochę dyskutowaliśmy, robimy mały retcon. Zanim będziesz kontynuował, czy mogę zgłosić, że nawet jeżeli... Znaczy, powiem w ten sposób, jeżeli większość chce retconu, to okej, okay, ale moim zdaniem jest bez sensu. Co jest bez sensu? Retconowanie tego, że Kitty jednak nie uciekła. Moim zdaniem bez sensu było to, że po prostu sobie tak łatwo uciekliśmy. Kompletnie bez żadnych problemów. Rozpierdoliliśmy całą bazę i uciekliśmy. W sensie chodzi mi o to, że tak zrobił sporo rzeczy w tyle i może było to za łatwe. Za dużo tego jakby osiągnęliśmy i nie mamy żadnych konsekwencji z tego. W sensie to jest nudne. Nie? Rozpierdoliliśmy właśnie bazę, miasto i się wyteleportowaliśmy. W sensie bani, która nie ma opcji teleportowania się? Pytasz to, czy tak wyznaczył cofnąć ich zabrać, plus ile miał tego, czyli to Forta. Właśnie, mój problem jest taki, że ostatnie sceny poprzedniej sesji były grane zupełnie inaczej, gdybym w ogóle zrozumiał z opisów, że bany jest nadal w niebezpieczeństwie, a nie brzmiało to tak z opisów. Cały czas powtarzałam, że siedzimy cały czas na tym rusztowaniu, nie? No, tak. Ani przez moment nie było mówione, że uciekamy, tylko że strzelamy tam, jak wy wychodzicie z tego podziemia, to ja i ekipa robiliśmy te strzały, żeby was nie przysypało. Dobra, ale to były ostatnie nasze sceny, a potem pojawił się Jack, jak wy przeszłyście przez te drzwi, zabrał was, a my zostaliśmy, no kurde, nagle nie zaczęliśmy, nie wiem. No, wydaje mi się to być w miarę sensowne, że nie zdążyliśmy uciec. Przynajmniej tak turbo nagle szybko. Jak już to się wszystko waliło. Znaczy tak całkiem serio, to jestem gotów poprzeć Rysię, bo to jest trochę dziwne, że mamy miasto, w którym jest masa przeciwników, jesteśmy gdzieś blisko jego środka, przynajmniej część z nas i co, nagle wszyscy są tak zajęci, że nikt nie zwróci uwagi, żeby chociaż przypadkiem jakieś losowy kolesie posłać parę kulek. No, to swoją drogą. Znaczy, bo też nie wiem, Paul, co miałeś szansę zagrać inaczej, jeśli wy tam wybiegliście, Jack was porwał i w którym momencie byś zagrał coś inaczej? Głównie sceny po. Więc jeżeli mamy robić retcon, to w takim razie retconujemy wszystko od momentu, gdy Jack się pojawia przy nas, albo jak nas wyteleportowuje. No, myślałam, że tak. A, no to dobra. Możemy tak zrobić. To na to się zgadzam. Okej, okay, to muszę jedną rzecz sprawdzić, czy jest klauzula w psionice teleportacji, która mówi, że ta cel musi być willing, żeby dać się teleportować. Znaczy czekaj, bo w tym momencie obaj nasi psionicy od teleportacji są out of mana, nie? Nie, ja mam jeszcze jedną manę, ale nie mogę wrócić, efektywnie nie mogę wrócić na powierzchnię planety, żeby z tego skorzystać. A myślałam, że jesteśmy jeszcze bardziej dupni,
Już kompletnie nic nie to. Wiesz, znaczy... dla mnie też trochę problemem jest to, że dla Anci in character by było, że o ile Jackie po prostu stamtąd nie porywa bez słowa, to żeby kazała najpierw wyteleportować stąd bany. Bo on musi willing companions. Najpierw. Ale nie, ale to companions musi być willing. No. Znaczy, tutaj też jest kwestia, że niespecjalnie wiemy, co jest bany i Kevenem, znaczy no z Kevenem wiemy, bo tych, ale oni mieli sobie załatwiać jakiś sposób ucieczki z miasta, właśnie, jak ostatnio. Ale nie było kiedy w sumie. Chociaż w sumie mieliśmy z nimi kontakt jak ta egzekucja, więc tam możemy mieć jeszcze przez chwilę dostęp. Dostęp do czego? Do komunikacji. Jako tak. Okay. No. Sekunda, muszę się zastanowić, mi się trochę myśli w innym punkcie. Wydawało mi się, że będziemy retconować. No właśnie. Sekunda. Dlatego, dlatego głównie dostrzegam problemy z tym retconowaniem, ponieważ musimy kupę rzeczy zretconować. Znaczy, wiesz co, nie musimy aż sobie, bo braku, ty pewnie zakładałeś w momencie, jak Kitty jest przysypana i tak dalej, nie? No tak. To na przykład można powiedzieć, że okej, Andzia chciała, żeby on wziął panią kapitan i tak dalej, ale authority Kitty przeważyło. Nie, robisz nie. My sobie poradzimy. Nie wiem, przynajmniej jakby to tam. Znaczy jedyna opcja, to sobie wyobrażam, że w momencie, gdyby wybiegamy, to pieprzone rusztowanie, na którym oni siedzą, się zawala. I jest na zasadzie, że Andzia krzyczy do Jacka, zabierz najpierw panią kapitan i obstawę, a odpowiedź jest, nie widzę ich. Jeżeli nie jest za bardzo ustawiony na wykrycie ich magiczno, to techniczno-telepatyczne, to może po prostu nie być w stanie ich znaleźć w akcji i dlatego wyteleportować naszą dwójkę najpierw. Nie, chyba ich nie znajdzie, bo zabraknie mu punktów. Będzie wiedziała, gdzie... Andzia nie wspinała się z nami na to rusztowanie, nie? Nie. Nie. Więc o, jeśli jest zamyślenie, to wybiegacie, jeśli katedra się wali... Andzia była nas... No. Nie, Andzia poszła z Rejną do tego ołtarza, a później zeszła na dwie. Okej. Ale wcześniej więc... była na rusztowanie. No, a nasza czwórka została tam na górze. Więc też Andzia niekoniecznie by wiedziała, gdzie patrzeć, czy my już uciekliśmy, czy nie. W całym tym zamieszaniu. To może, może być coś takiego. Bany, jesteście bezpieczne? Bany! Obligatory. Czy to było Metal Gear Solid Defense? Tak. Snake! Snake! Bany Inter. Tak, to jest ten moment, ja mówię, że tak, bo się czuję bezpiecznie na rusztowaniu, a ono w tym momencie się wali. Tak. Razem z całym budynkiem. Tak, i może ten fragment podłogi, na którym jesteście, też się zaczyna zapadać. Lecicie razem z Rainą w dół. Wtedy pojawia się Jackie, jeb, wezmę ciągę, ale tuż przed krawędzią. No. Superman, kurwa. Znaczy tak, telekinezy daje opcję latania, więc jak najbardziej. Drive. Wiem. W sumie... Wiem i dziwię się, że jeszcze tego nie wziąłeś. To jest... Znaczy, jest opcja, że mogę do tego dojść, chyba?
Spróbuję 5 punktów, 3 punkty chyba. Nie jestem pewien, czy dam radę do tego dojść, ale tak to... Jakoś mi tak... Są inne rzeczy do tego. Do bycia Supermanem? Nie, do latania, tak. Że w sensie, no, technologiczny. Dobra, i czy nadal zostaje kwestia, że... Bo... Okej, tak jak opisywałem, no Jack nie zawsze musi robić najbardziej optymalne decyzje. Też to jest na dobrze, że robi błędy, że na przykład stwierdza, że... A, no niech się myli! A chuj, nie będę was teleportował do drop poda, że nie musiałbym cheatować i miałbym nadal sok manę, żeby się tepnąć po bani, tylko stwierdził, a, mam moc, to was od razu tepnę na statek. No dobra, to muszę. Potrzebuję minutkę w takim razie, że ja weźmę właściwie mindset, żeby go zacząć opierdalać. Nie, nie, nie. Zacznij dopiero, jak zobaczycie na radarach, że świątynia się zawaliła, a bani stąd nie wyszła. Nie, zaczynam go opierdalać od razu pod tytułem, czy bani jest już na mostku? Okej, okay, dobra. Tak, już mamy, się zgadzamy mniej więcej. Co rozkonujemy, jak to idzie. Właśnie kończąc to przydługie intro. Ostatnie co. Właśnie Bany widzi, czuje, jak jest huk, grzmot, pył, dym i jakby niebo się na nią zawalało. Gdzieś z boku dochodzą krzyki, że uwaga, wali się. Z kolei jest ciemność i zaraz do tego dojdziemy, jaki jest ogólny stan. Natomiast właśnie... Robimy ten podział, żeby się wyłączać, kiedy ten... Czy nie przesadzamy? Żeby reszta nie wiedziała, jaki jest status zakopanych. Znaczy... Jeżeli, znaczy ja tu rzucę swoją opinię, nie opinię jako jednego z uczestników tego roleplayu, że gramy ze sobą na tyle długo, że wierzę, że sami siebie kontrolujecie z metagame'owaniem. Nawet nie chodzi o to metagame'owanie i tak dalej, tylko bardziej takie zaskoczenie, że tak, efekt niespodzianki. Czy ta decyzja, którą podjęliśmy, będzie okej, okay, bo okej, okay, możemy nie metagame'ować i tak dalej, ale nie będziemy mieć surprise. Czy dobrze zrobiliśmy, czy źle? Czym? No będzie, jeśli cała wasza trójka będzie się odcinać, kiedy ja z Blackiem będziemy się odkopywać. Więc, ej, no może po prostu Bryl będzie się wyciszał. No, jak potrzebuję niespodzianki. No nie, spoko. Przecież będziemy mógł się znaczy bawić. Nie, powiem szczerze, nie widzę tego. Nie, spoko. Okej, okay. Jak właśnie się z jednej strony zapada ciemność dookoła Kitty i ostatnio jakby co słyszy, to ogromny huk walących się dachu i ścian katedry, świątyni, a z drugiej strony Angie Reina, które bezceremonialnie, czy też właśnie z tekstem, jeżeli Angie rzuca, że najpierw bany i właśnie jest ten cały huk, dym i tak mówiąc, nie widzę ich, poradzą sobie! I was wyciąga za nim, tak naprawdę cała podłoga się zawali, wpadniecie w jakąś po prostu w dziurę na dole, która się zrobi jak reaktor podziemnej bazy imploduje. W momencie, gdy pojawiamy się na mostku, tutaj nam mówi wa. Tak. No i na to, tak wcześniej ustaliliśmy, no to tylko nie zmieniam, że mniej więcej jakbyście wracali, to
ekipa socjalno-szpiegowska, która robiła rekonesans innych wiosek, niedawno wróciła. Mhm. Powiedzmy mniej więcej w tym samym czasie i tak samo ekipa od z zebrania paczki danych perymetru. Dobra, to pierwsze pytanie Andzi, jak lądujemy, to jest, czy Bany jest już na mostku? Tak, znaczy ogólnie rzecz biorąc, wiecie, Jack, okej, okay. Tak zaczyna trochę dyszeć, reszta ktoś z właśnie NPC-ów, ale nie, nawet Booker i jeszcze paru innych tam dochodzi do mostku, zaczynają sprawdzać dane. Ten trzeci robot nadal jest na... Nie, Bany jeszcze nie wróciła. Myślałem, że jest z wami. Trzeci robot został na... Jeszcze jest na ziemi i o. No i tutaj jest ciąg danych i właśnie nagle Unity automatycznym głosem. Znaczy bardzo syntetycznym głosem mówi... gwałtowne, wykryto trzęsienie ziemi, znaczne zniszczenia w lokalnej infrastrukturze, brak sygnału z Caitlin Kitty McBride. Jack! Spokojnie! Spokojnie, sobie poradzę. Jeszcze widać, że jest na takim... zwłaszcza Andzia, no powiedzmy, każdy kto... Czy ktokolwiek, kto ma jakieś skille w spostrzegawczości i zna się jakby na ludziach, to widzisz, że jest właśnie trochę niemal na takim haju, że zrobił coś cool. Zaraz to naprawię. Mogę do nich wrócić i zarówno... Zaraz do tego dojdziemy, Rysia, czemu Caitlin? I dlaczego mój syn z bardzo syntetyzowanym głosem? Tak mówię, zaraz to naprawię i Andzia czuje nagle taki, jakby się, wiadomo, ktoś zapalał zapalniczkę, płomyczek psioniki, który zazwyczaj, kiedy Jack go odpala, on to czuć, że to jest przedsmak przed ogromnym płomieniem, który zawsze wykorzysta jego moc. Tylko w tym momencie... ten momencik się zapala i tak jakby nagle w zapalniczce zabrakło paliwa. I Jack robi... I oczy mu zaszklają się i pada plackiem do przodu, nieprzytomny. Jednocześnie ten syntezowany głos Juni i to Reina zauważa przede wszystkim, że niektóre kontrolki, które do tej pory były kompletnie nieaktywne, zaczynają się zapalać, świecić na czerwono. Uwaga. Priorytet. Właściciel w niebezpieczeństwie. Wykryto. Boże, kurwa, słów mi brakuje. Wykryto aktywujące się wsparcie wroga. I niektóre właśnie słowa, które mówi, tak jakby się częściowo zacinały. I na panelach widać obliczenia, że Unity napędzana tą pierwotną dyrektywą próbuje zebrać, o Jezu, targeting solutions na drop pody, które powoli odrywają się od stacji kosmicznej i będą robiły lot na powierzchnię. Dobra, to Andzia z paniką w głosie krzyczy Kevin. Tu jest na powierzchni planety. On może to robić tylko dlatego, że ma ten. Ale się już wypalił. Normalnie nie da się. Booker, nie możemy teraz strzelać, bo chyba o co ci chodzi, tak? Nie, nie mogę. Jedyne, co mogę zrobić, to wziąć się spod okolnika i wskoczyć. Może być szybciej.
Ktoś rzuca. Unity, co ty robisz? Już nas wykryją. Priorytet zaprogramowany. Właściciel w niebezpieczeństwie. Andzia, Reina, zajmijcie się nią. Booker, chcę pozwolenie na przyjęcie tej koordynację akcji ratunkowej. Z miłą chęcią oddaję ci lejce. Dobra. Dobra, jak to mamy? Co mówię... Dobra, co mówię do Unity? Przedstawienie możliwości bojowych i skupienie na nas uwagi całej stacji na dłuższą metę sprawi większe zagrożenie tej Kitty. Bunny. Działanie jest impulsywne i ryzykowne. Reina tutaj się wtrąca. Próba odnalezienia jej, gdy na dole będzie cała masa przeciwników, także nie będzie zbyt nie na zbyt wiele. Ogólnie rzecz biorąc, dwie kwestie, bo macie na tyle dużo umiejętności, że jesteście w stanie się zorientować. Tutaj przekonanie Unity, żeby nie działać na przekonanie. Właśnie to jest kwestia, że z jednej strony, jeżeli zastosujecie odpowiednią logikę, argumenty, wiadomo, podparte zrzutem, to może też zadziałać. Oraz fakt, że to Reina wyłapuje w pierwszej kolejności, fakt, że Unity się trochę zacina i właśnie te kontrolki się świecą, to może też oznaczać, że po prostu AI ma wewnętrzny logic bomb, że z jednej strony tak jakby rozumiem, że jakby coś Reina próbowała działać, no to zauważy, że tak jakby AI zostawiało pewne narwane furtki, żeby ewentualnie jakiś programista z zewnątrz wsparł i supresował te nakazy na tyle, żeby właśnie nie zrobiły fuck upu. Więc ogólnie w skrócie jako gracz, no to tutaj dwie opcje takie z mojej strony, że właśnie albo jakiś rzut na przekonywanie, gadanie, argumenty i tak dalej. Oraz drugi właśnie na programowanie. Andzia jest blada, spanikowana i wyłączona z akcji, więc radźcie sobie. Reina, ogarnij ją. I zaczyna tam dyrygować załogami z dropodów. A to wiesz, co rzuciłeś tekstem, no to też możesz rzucić. A, to jest mogę. Tylko to już bardziej podchodzi pod właśnie... jakiś talk. Skill z gadaniem. Talk czy lead może? Wiesz co, i to może być. Tylko tutaj... Podpowiem jeszcze, że w tym wypadku... Czekaj, nie, Booker prawdopodobnie nie ma dostępu do skilli, które mogłyby pomóc. Tak czy siak może rzucić z minus jedynką, jako że jest oficjalnie nominowany przez jako wice? Znaczy teoretycznie... Unity by odbierała rozkazy od Kevena, jeśli Booker jest na statku i on jest... W sensie ja jemu przyznałam te odciski i wszystkie dostępy, nie? Mas, w tym momencie nie wiem, czy on może przyjąć. To sobie tak dalej podawać. Znaczy, dobra, to w takim razie Kevin to jest mniej kwestia lida, bardziej gadania, natomiast Booker możecie wesprzeć jako rzut na pomoc z lida. Bo to ma jako, że tak powiem, zasób. A, czyli ja mam toka zrobić, tak? Tak, ale to jest, twój główny, a on ci pomaga. Okej, to nie chodzi o pomoc. Poziom trudności... dziesięć. Blisko, ale niestety nie.
No dobra, dobra, dobra. No to teraz mówię. No. Czy to, że się dopiero teraz teleportowałem, to się liczy jako ta sama scena, czy nie? Zbyt chyba nie. Dobra, to i tak nie pomoże. No dobra, czyli tok. A jaki stat? Charyzma? Charyzma, podejrzewam. Halo? Tam, czy tam bardziej się odwoływałeś do... Bardziej myślałem o wisdomie. Okej. Okay. Takim zdroworozsądkowym podejściu. Dobra, czyli tok. Wisdom. Plus. Tok, 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 tok. W międzyczasie ambulatorium tam przejęło komandosów i się teraz nimi zajmuje. Dobra, to jest pytanie do Brainy, czy właśnie w ogóle próbuje, czy też pozwala... Dobra, mi się do wybory. Czy wybierasz... Czy może raczej... No to... Kuźwa... A, chyba będę musiał pomyśleć nad kupnem nowego mikrofonu. Chyba tak. Wolno stojącego. Dobra, to jeszcze raz spróbuję. Tak naprawdę tutaj wybór dla Rainy, znaczy chyba, że jak najbardziej gracz znajdzie trzecią drogę, jest to, że może spróbować Unity powstrzymać, albo zgodzi się z tym, że faktycznie, jeżeli te QRF i wiecie, że to jest jakby są elitarne siły szybkiego reagowania, jeżeli dobiję na planetę, to będzie jeszcze gorzej. Tylko no od razu powiem, że no fakt, że nagle wasz statek otworzy ogień, no to tego już się nie da ukryć przed stacją. Więc tutaj wejdzie jeszcze dodatkowy front walki kosmicznej. Bez naszego głównego pilota, bo na Bifan. Odzyskiwanie tego pilota w momencie, gdy na dole będzie paręset robotów wroga. Też fajne nie będzie. Sekundę, jeszcze sprawdzę na... Ale nie, to jej powiem, że to jakby Reina jest w tym momencie decyzyjna, że to wy jesteście... Jakby to była Liga Sprawiedliwa, no to wy jesteście starsi stażem, więc... żaden inny NPC nie... Nawet jeżeli będzie miał własną opinię, co tutaj należy zrobić, to najwyżej oni mogą pomóc, ale nie będą próbowali was subwertować w tym konkretnym wypadku. Więc de facto decyzja spoczywa na Reinie. Tak w ogóle, te bazy, o ile pamiętam, się nie przemieszczają, nie? Stacje kosmiczne? Nie. One są w punkcie Lagrange'a. Jesteśmy w stanie określić, jaki ona może być loadout statków tam? A zjąć jakieś rzeczy cięższe niż myśliwce? A czy macie w dane wywiadowcze, co ona tak naprawdę posiada, że myśliwców nie ma. W sensie tylko ma, jeżeli chodzi o takie siły naziemne, to ma dropody, natomiast ponieważ wychodziły wam rzuty na skanowanie, no i macie zaawansowany skaner, no to macie całkiem dobre pojęcie, co tak naprawdę stacja posiada, jeżeli chodzi o siłę ognia. Natomiast same te dropody, które to są tak naprawdę cargo lightery, no to, że one, jako że one są opisywane jako
takie coś w rodzaju uzbrojonych graf tanków. Dlatego znowu graf tank to jest już pojazd naziemny, a nie statek, a wy macie no, broń tak naprawdę przeciwko okrętom, więc tutaj udane trafienie w drop pod kończy, załatwia temat, w sensie nawet z waszej słabszej broni trafienie w jeden z drop podów kończy temat. Kara minus 3 do testów trafiania. Aha, and can carry up to 100 troops or passengers. Ile tych drop podów wyleciało? 4. No to 400 wojska potencjalnie tam leci, być może więcej. I technicznie rzecz biorąc, jako że jedna tura walki kosmicznej trwa 15 minut, a tak jak Averick wspomniał, lot z orbity na powierzchnię trwa 10, no to macie jedną turę, żeby, nawet jeżeli no nie ściągnąć wszystkich, no to żeby trochę uszczuplić siłę wroga. A czy mamy w ogóle dość broni, żeby ich... Gdzie tutaj są weapons? Max, Spike, other... Jeżeli znajdziecie trzech strzelców, to z Max Spike'a, z Graf Cannona i z Devourer Launchera. Tak, kolejna bardzo ciekawa wypowiedź. Najlepsze jest to, że ja słyszałem bryla, mimo tego, że Discord pokazywał, że jest wyciszony. No ja usłyszałem Ja o tym mówię, że teraz chodzi o te command pointy w tym momencie, nie o to ile mamy broni. Bo z jednej broni chyba można wiele razy strzelić. Tak, tylko pytanie, czy zdążymy. Strzał z broni to chyba 3 command pointy. Szansa trafienia też chyba nie wygląda jakoś zbyt fajnie. Ten drop pod gdzieś ma jakieś staty? Nie wydaje mi się, ale tak jak mówiłem, jeżeli go traficie, ponieważ one są opisane bardziej jako to jest taki analogia graf tanka, ale to jest graf tank, to jest pojazd, mimo tego, że jest mocno opancerzony, ale wy macie broń przeciwko okrętom, więc to jest jeszcze skala wyżej, więc trafienie, tak naprawdę musicie się tylko przejmować trafieniem drop poda. Tak, po prostu się zastanawiam, jakie to może mieć AC. Poza tym, że karę do trafienia łapie. A, 3 command pointy kosztuje akcja, żeby strzelać ze wszystkich broni, więc... A chyba gdzieś ustalaliśmy na początku, że jakby początek walki kosmicznej startujecie z 5 command pointami. Ja, więc potencjalnie bylibyśmy w stanie odpalić wszystkich broni, potem jeszcze jedną. W teorii. To tylko, że może nam zwyczajnie tu hit nie wystarczyć. Mistrz Barniak, jak pokazujemy wszystkie zabawki. Sekundka, próbuję znaleźć jak jest. Okej, okay, drop pod. No to jest po prostu jako cargo lighter, a cargo lighter jest. Z drugiej strony. To minus 3 jest opisane jako tracking, targeting, skill checks. A teoretycznie rzut na trafienie to nie jest
Kilczek. Nad tym się po prostu zacząłem zastanawiać. Cargo lighter. Dobra, bo też nie widzę, żeby tu miało pisane staty, więc wydaje mi się, że po prostu analogia do szatla, tylko z małym bonusem, więc powiedziałbym, że 12 AC. Aczkolwiek chyba to minus 3 bym. Właśnie do ataku, który też mógł kupić. Okej, dobra. Okej, więc Reynar rzuca spróbujcie odstrzelić je wszystkie jak najszybciej i spierdalamy na drugą stronę planety. Okej, przyjąłem. W mierze głosu Unity. Targeting solutions acquired. Całą wypowiedź możesz powtórzyć. Booker, tak, jest moment konsternacji. Okej, zrozumiałem. Na swoje stanowiska, ludzie. Booker przerywa cię, powtórz. Ej, może jednak w laku się na telefon przerzucisz. Not possible. No bo trochę masakra, totalnie. No, ale totalnie masakra w tym momencie. Ale to... Dziwne, bo czasami słuchać, a czasami... No musiałbym właśnie... potem odsłuchać nagranie, bo najlepsze jest to, że jak patrzę na OBS-a, to non-stop bez problemu wykrywa dźwięk, że normalnie pokazuje, więc ja się czasem zastanawiam, czy to może nie jest kwestia... Chociaż nie, bo tak jakby była kwestia Discorda, no to u was też byłyby jakieś dziwne... akcje, a to tak to brzmi, jakby było trochę ode mnie. On? Fuck. Mówię, jest push to talk. Na jednym programie działa, na drugim nie. Bo dźwięk normalnie łapie. No wiesz, to że... A, nie no, w sumie kurde. Zaraz jak mówiłem, to dalej jest fuck up, że się nie da mnie kompletnie zrozumieć? No. Znaczy, tak jakbyś oddalał się powoli od mikrofonu, albo nagle się oddalał od mikrofonu. Czasem cię słychać zupełnie z daleka, czasami słychać tylko trochę trzasków, a czasami słychać cię normalnie. What the fuck? To jest dziwne. Pokazywać, że coś wykrywa, ponieważ jakiś sygnał idzie, ale nie ma wystarczająco dobrej jakości, żeby to przerabiać na głos dla nas. Motherfuck. Shit. A nie masz jakiegoś laptopa? Nie. Bo nie wiem, sprawdź może też na złączce, czy nie wysunął się trochę kabel albo coś. Ewentualnie, w sumie miałem podobne problemy, jak w laptopie mi się gniazdo zaczęło jebać i przestawało kontaktować. To też tak to brzmiało. No nie wiem, no tu tak patrzyłem, nic jakby nie wygląda na to, żeby się odczepiało. Ale nie no, jeżeli te problemy dalej będą trwały, to... chyba wiem, co będę musiał sobie kupić w ramach prezentu na Bożonarodzeniowego.
Jest to jakiś plan. Bo na razie jechałem na zestawie pod tytułem mikrofon wolno stojący. Może nie jakiś mega z wysokiej półki, ale do tej pory działał. No i słuchawki. Ale chyba będę musiał po prostu na headseta z powrotem wrócić, bo jednak mikrofon słuchawkowy, headsetowy, mimo że jest... Wszyscy mi odradzają, jeżeli chodzi o jakość, no to mam go zaraz przy gębie, więc zawsze słychać. Może nawet bym się rzucił na jakieś bezprzewodowe. No, no tak, Arktisy. No tak, teraz się rozsłyszymy normalnie, tak na marginesie. No mówiłam, musi być wkurwiony. Albo... Nie no, autentycznie nie wiem, co się dzieje. Może GLaDOS ten, włączy jakieś protokoły antynerdowskie. Dobra, nie wiem, no... Mogę... Spróbuję kontynuować, a ewentualnie powiedzcie, że dalej przerywa nie słychać. Aha. Dobra. Okej, okay, po raz trzeci. To Booker mówi, jest moment konsternacji, po czym Booker mówi, okej, okay, zrozumiałem, ty, dobra, kto to jest najlepszym strzelcem na stanowiska? Pandzia monotonnym głosem, połowa naszych najlepszych strzelców nadal jest na planecie. Mamy dość, poczekaj, to patrzę. Jason, Alvaro, szeryf. Jason, Young, szeryf, Alvaro. Alvaro czasem nie jest na planecie, nie wraca dopiero drop podem? Wrócili mniej więcej razem w tym momencie z nami. Z tego co zrozumiałem, to my się wteleportowaliśmy wcześniej, czy nie? Bo oni potrzebują czasu na lot. A my nie bardzo. Ale oni mogli skończyć misję wcześniej. A, dobra, okej, okay, kupuję to. A mi się wydawało, że właśnie wszystkie dropody poza tym jednym były już na stacji, jak się... Aha, no dobra, to okej, okay. To spoko. Ja właśnie mówię, miałem rozkminę, bo wydawało mi się, że ten lot trwa bliżej godziny. No, no. A z kolei Unity rzuciła tekstem, że targeting solutions acquired. I właśnie dropody już się oderwały od stacji. I zanim dojdziemy do strzelania... Kitty. Teraz się przerwało. Okej, okay, w którym momencie? Dropody się oderwały od stacji. Kitty. Nie, powiedział, zanim dojdziemy do strzelania, dramatyczna pauza. Kitty. Świetnie. Bryla też chujowo słychać. Jesus! To było antynodowskie konfirmat. No, nie wiem, ciebie pani też dobrze nie... słychać. Okej, okay, zanim zacznie się strzelanie, na moment przejdźmy do Kitty. Żeby zobaczyć, jaki jest jej status. To było słychać, czy też przerwało? Teraz słychać wszystko, tak. Okej. Okay. Kitty? Ogólnie rzecz biorąc, nie jesteś pewna, ile czasu minęło, ale budzisz się... No właśnie zobaczymy, w jak dobrym czy złym stanie. No i tutaj masz do wyboru. Albo możesz rzucić na physical, albo evasion saving throw. O, a czym się różnią? Znaczy efektem, co będzie efekt, czy się uda, czy nie, to są mniej więcej zbliżone, tylko jak to osiągnąć, będzie troszeczkę inne. Po prostu tu masz do wyboru, z czego bardziej wolisz rzucić, na przykład co jest lepsze dla ciebie, albo po prostu co wolisz. Ale na karcie masz wypisane te saving throw. Na karcie masz saving throw. Wiem, ale chodzi mi fabularnie, czym się różnią. Okej. Evasion, przykładowo, że udało ci się w ostatniej chwili uskoczyć przed kawałkiem gruzu, który by cię rozpłaszczył.
jakoś tak fartownie sturlać się czy odturlać, że gdy się wszystko waliło, to cię nie przebijało, że tak naprawdę uniknęłaś najgorszego zagrożenia. A physical to, że z... No właśnie, to jest physical endurance, że pokazuje swoją jakby wewnętrzną siłę, że przetrzymałaś to, że się ciebie z... na ciebie to zwaliło. Tak, ja nie jestem za bardzo physical, zwłaszcza, że z siły mam 7, czyli mam minus 1. Niby przez tą zbroję, bo mam tą fajną zbroję, która pozwala mi skakać i spadać i w ogóle. Ona mi dodaje plus 4 do siły, ale wciąż... wolę. A jak z NPC-ami? Na nich też będziemy rzucać? Czy im też się coś stało? Tak, ja będę im rzucał. Okay. Chodź maluszku, przebierzemy się w piżamkę. To jest co, udany? Okej, okay, dobra. Znaczy jakby co, to ja chcę pomagać NPC-om, czyli jeśli oni mieliby być udupieni, to wolę ja zostać udupiona? Nie? Na przykład skoczyć, odepchnąć ghosta, jeśli miałby dostać kamieniem, czy coś takiego. Boże, wszyscy w tej drużynie mają kompleks zbawcy. No, to Kitty mówiła, nie zostawiamy... Przepraszam, Bani, kurwa. Aha, innych z tyłu. Znaczy na pewno... Niby kto jeszcze ma taki kompleks. Dostają od ciebie... No, plus nie wiem, jeden z kluczowych punktów charakteru Andzi to, że wolę sama zginąć, niż żeby ktoś z mojego teamu zginął. Dobra, na szczęście Kevin nas idealnie wyważa, wolę zabić. Wolę zabić własny team, niż kurde nie wyglądać fajnie w tym, co robię, nie? Dokładnie. To równowaga w tym teamie. Boże, ale Brylant musi nas nienawidzić czasami. Doczytałem, niestety twoja authority nie daje plus 1 do saving throwów, tylko na rzuty do trafienia jest kluczaki, ale jako że oni nie są cienkimi bolkami, no to też nie muszą rzucić aż tak wysoko, żeby im się udało. Okej, okay. Zacznijmy od pieska. Dogo. Akurat oni nie mają... W ogóle Dogo sobie wyobrażałam trochę jak Roketa, tylko bez funkcji mówienia ustami, tylko ma syntezator. Czyli to jest pies, który kiedyś był psem, ale był tyle razy przerobiony, że jest taki cyborgo pies. Okej, oni ogólnie rzecz biorąc... Powiem, że w tej sytuacji 12 albo wyżej ich ratuje. Znaczy ratuje. Okej. Okay. Szybki Dogo. Dogo is good boy. Laura. Okej. Okay. Zgłaszam wniosek formalny. Dogo może się nazywać Roni. Czemu? Bo jedna inna grupa RPGowa miała psa Roniego jako racje żywnościowe. Dwa. I Ghost, który też musi rzucić 12 albo wyżej. No właśnie trochę wysadziliśmy psa. Co prawda nie fireballem, ale... Znaczy pies nie jest fucked up, Laura też nie. Poza tym to nie nasza wina, tylko NPC-ów. Natomiast... A żeby nie było... Ten jakby walony rzut nie zabija postaci, natomiast na pewno wiąże się z konsekwencjami. No i teraz pytanie... Tak, czy... że na przykład Ghostowi przywaliło nogę i musieliśmy zostać... dupę. ...przy nim. Właśnie podoba mi się, że Ghost oberwał, bo ani ja, ani Laura nie jesteśmy w stanie nieść dorosłego faceta, nie? Ale we dwie i z pomocą psa? To możemy go tak. Ale może być rzeczywiście przywalony, to by było całkiem fajne. Znaczy, jedno przywalony, bo mogę wtedy na przykład strzelić z Lady i spróbować usunąć to, co go przywala. Razem z jego nogą. Nie, myślałam, że ale to by tej by konstrukcję
naruszyło i byłoby jeszcze ciężej. Cieszę się. Czy Lysia właśnie chciała zrobić, że mam dobrą wiadomość do wykonania, mam narzędzie zdolne wykonać tą precyzyjną robotę. Złą wiadomością jest, że jest to generator czarnych dziur. Tak. Scenę wcześniej udało nam się, w sensie strzelając z Lady, rozwalałam kamienie, żeby zmienić tor, nie? Znaczy, teraz... ale... To... Precyzyjna, w tej broni precyzyjna jest ta część, że rzeczywiście mogłaś trafić spadający kamień, ale ciężko sobie wyobrazić, jakie dookoła zniszczenia by były, gdyby to nie był spadający kamień. Myślałam z tej broni, że chyba wiem, jak ona działa. W sensie, jeśli miałaby zrobić krzywdę Ghostowi, to na pewno tego nie użyje, nie? Wiesz, to spokojnie może mieć precyzję liczoną, dajmy na to, w dziesiątkach centymetrów, czy tam w metrach, może nie, w dometra, ale w momencie, gdy trzeba usunąć coś, co jest tuż przy nodze, no... Dobra, bo jeśli to byłby mały kamień, to byśmy byli w stanie go podnieść, nie? Wiesz, to może być kasus operowania... na zegarku za pomocą kombinerek. Dobra. Za pomocą kombinerek możesz zachować skalę. Ja zdaję sobie sprawę z tego. Tak? Nie twierdzimy, że twoja postać jest głupia. Więc chciałabym, żeby Black na przykład... Bo nie wiem, czy Black coś próbuje mówić, czy nie? To też jest dobre pytanie. Już tu całą historię ułożyliśmy. Dokładnie. No to nie, no z wątpliwym bym się nie rozpędzał, bo to jednak jest antypersonal weapon. Młot pneumatyczny też. Dobra, ale na co on rzucał? Na physical czy na evasion? NPC to jakby nie mają rozróżnionych saving throwów, tylko mają jeden numerek, przeciwko któremu rzucają. Więc akurat co tutaj by bardziej pasowało i tak czy siak w tej sytuacji raczej to jest evasion. No i co musisz. Ale ogólnie rzecz biorąc, zanim go widzisz, to jest właśnie taki moment ciemności dookoła ciebie, po czym, nie pamiętam, czy nawet masz jakiś sprzęt do widzenia w ciemności, czy tam w pancerzu, właśnie to reaktywujesz. No i właśnie widzisz taką typową scenę, jak właśnie ocaleli po trzęsieniach ziemi w budynkach, że właśnie gruz, kawałki ścian, dachu dookoła i nad tobą. Że tak, no jesteś tak trochę uformowany, nie do końca iglo, ale no, że są takie okienka, trochę przestrzeni, bo wiadomo, że nie wszystko spłaszczyło się idealnie. Znaczy moment, one rozpierdoliły tą wazę pod spodem, to jak głęboko my spadliśmy, widać, nie? Bo przez jakieś szczeliny. I w sumie jak dużo kultystów jest dookoła. No i odejdziemy. Znaczy, mówię, że to nie jest tak, że... Też mam jedną rzecz, zrekonuję, że to nie jest tak, że po prostu zrobiła się wielka mega dziura, która się zapadła. Tylko, że trochę ten teren opadł, a jednocześnie, że też jak się wszystko zaczęło walić, to próbowaliście uciekać. Więc co prawda gruz i tak czy siak was zawaliło, ale... no nie w tym miejscu, że spadlibyście jeszcze bardziej w dół, tylko tak na skraju. I ogólnie rzecz biorąc, jak przestaje ci swiszczeć i kręci się bardziej i rozglądasz się dookoła, to stosunkowo szybko udaje ci się znaleźć, zlokalizować Laurę i Dogo. Też dźwięki zaczynają do ciebie docierać przytłumione, dochodzące z oddali krzyki, przekleństwa, religijne nawoływania, bełkot oraz odgłosy walki. Walki dzikiej, zażartej, pozbawionej jakiegokolwiek sensu.
I Laura pierwsze co... Gdzie jest... Co się stało? Zaczyna się rozglądać. I kapitan, gdzie jest Ghost? Płace lewe się urwało. A, i Brella teraz też wyjebało. Nice. Boże. Dobra, Laura się pyta, gdzie jest Ghost, tak? Na tym skończyłeś? Tak. Tak, tak. I urwało. Paszę ten. O. Dobra, gdzie ja go ostatnio pamiętam? Ja się zbieram w sobie i zaczynam się kręcić. Mam te low light gogle i mam te do skakania, więc... znaczy mój ten kombinezon. Co zaczynam krzyczeć, ignorując te odgłosy walki, wołać Ghosta. Rozumiem, że raczej nasze pady nie działają, nie? No, możemy tak przyjąć, że ze względu na obecną sytuację i to wszystkie okoliczności, to nie działają. Spoko. To mówię do Laury i do Go, żeby się trzymali blisko i krzyczę, gdzie jest Ghost. W sumie to on pewnie trzymał się za mną, więc się... Chociaż kurde... My spadaliśmy, nie? Pewnie się obijaliśmy. Tak, że tutaj jest moment, że no ciężko przyjąć, że wylądowaliście dokładnie tak, jak pamiętasz, że biegliście. Dobra, to bym poprosił... Wyglądają te ruiny. My jesteśmy w sensie przysypani tak, że nie widać nic nad nami. Czy w sensie... Tak, na razie nie widać nieba, to jest właśnie tak jakby... Mówię, nieba nie widać, tylko mówię, musicie się czołgać i tak jakby jesteście w takich... o Jezu, kieszeniach, gdzie jest trochę terenu, że można się przeczołgać, a dookoła was i na górze jest, są ruiny, gruz i tak dalej. Dobra. To wołam Jacka, nie Jacka, Ghosta. Okej. To poproszę rzut na notice. Poziom trudności 7. Atrybut wisdom, chociaż mogłem się zgodzić na jakiś inny, jeżeli tobie bardziej pasuje. Spoko, może to zrobić Dogo. On jest od notice'a. W sensie to jest jego statek. A ja mu szukaj na przykład pomaga? No, szukaj pana. No to możesz rzucić na pomoc. Dobra, mogę mu pomagać. Ty czekaj, jest authority i tak mu pomagam. A jak rzucę na Lida, żeby... Tak, w sumie na Lida by pasowało, żeby podnieść morale. Słuchajcie, znajdziemy go, wszystko będzie dobrze. Pasuje? Okej. Okay. Dobra. Poziom ile był? 7? Tak. Dobra. Dobra, czyli on tak naprawdę rzuca z 4. Good boy. Tutaj. Tutaj, no jakiś tam bardzo syntezowanym głosem, że... Cyberpies wskazuje kierunek i po chwili też do twoich uszy dochodzi głos Ghosta. Taki typowy na siebie. Tutaj chyba przebiło mi nogę. Czy jestem jeszcze jakaś wiązanka? Na pewno jest wiązanka. Kurwa mać. Dziękuję. No jak się do niego doszłogujecie, to widzicie, że właśnie niefartownie jakiś pręt czy inne ustrojstwo idealnie na wylot przebiło mu girę.
Znaczy nogę poniżej kolana. Widać czerwoną stróżkę krwi. Ale to taki pręt z wzmocnień wewnętrznych? Jak to tam się nazywa? Nie znam się na tym, po prostu jest kawałek jakiegoś prętu, drutu czy innego rodzaju. No to jeśli chodzi do zbrojenia. Tak. Zbrojenia. Chodzi mi o to, czy ta noga jest teraz przyklejstrowana do wielkiego kawałka ściany, czy to jest po prostu coś, co można obandażować i iść z tym? Przy odrobinie pomocy to drugie. Okej, okay, dobra. No to jestem chujowa z Hila. Stawiam, że pies też, nie wiem, jak Laura. Więc po prostu biorę, nie wiem, koszulkę czy coś. Ha, dobra. Co by zrobiła Sani? Obwiązuje mu udo, żeby zmniejszyć krwawienie i obwiązuje mu tego kijka, żeby się nie ruszał. Więc tylko usztywniam mu tą nogę. Dobra, stary, damy radę. Zawsze dajemy, ale nie cierpię być spowalniającym. W lewej kieszeni powinienem mieć... Sani dawała nam pakiety. Jedna ze strzykawek ma substancję spowalniającą. No po prostu ogólnie rzecz biorąc, tłumaczenie, że to jest coś, co właśnie może spowolnić krwawienie? Wykrwawianie się. I też drugą, żeby zaaplikować morfinę. Mi też dała ten pakiet? Czy dała wszystkim poza mnie? Znaczy, podejrzewam, że tak, możecie coś takiego mieć, bo jednak wasz statek jest... To akurat takie rzeczy to nie jest TL5, więc... Dobra, to jeśli ona dała nam takie rzeczy, to rozumiem, że mieliśmy raczej szkolenie i nie jestem aż tak chujowa we wbijanie igieł. Zwłaszcza, że w sumie teraz się narkotyzuję wbijając igły, więc chyba umiem wbić igłę. Dobra, spoko. A, no i ogólnie rzecz biorąc też go minimalnie przysypało, znaczy minimalnie, trochę go przysypało, ale z waszą pomocą najpierw mi uda się go... na tyle odkopać, żeby móc się dalej czołgać do jakiegoś miejsca wyjścia albo zacząć kopać do góry, żeby wydostać się na zewnątrz, na świeże powietrze. W sumie fajnie, że mamy Dogo ze sobą, bo on będzie mógł nas w miarę łatwo prowadzić. Dobra, to ja go tam opatruję, w miarę bandażuję, wszczykuję mu te wszystkie gówna i chcę, żeby Dogo i Laura też, tak powiem, trzymali straż, żeby nikt z tych szalonych ludzi nas nie zaatakował w tym momencie. Coś mi mówi, że oni są zajęci sami sobą. Tylko jak im się skończą przeciwnicy, to będą szukać nowych. Fair point. Ha! Dobra, jak mam tą zbroję, to mam stręcz 11. Więc to jest 0, więc będę w stanie go mniej więcej taszczyć, nie? Co rozumiesz przez taszczyć? Przerzucić sobie jego ramię przez moje... Żeby go zrobić jako taką podpórkę, tak? Tak. Żeby Laura...